Jesteśmy na piątej giełdzie rzepaczono-zbożowej w Licheniu Starym, a z nami jeden z naszych gości, prelegentów. Dzisiaj w podwójnej roli dwa referaty, pan Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dwa referaty dzisiaj. Pierwszy bardzo ciekawy o tym, jakie są możliwości, jeżeli produkcję etanolu, i mówimy o kukurydzy, która jest trochę problemem w tym sezonie, bo mamy lekkie zawirowanie, jeżeli chodzi o kukurydzę cały czas. Więc jakie szanse i perspektywy daje etanol, jeżeli chodzi o produkcję kukurydzy w Polsce? No myślę, że bioetanol i generalnie produkcja biopaliw to jest jedna z lepszych opcji, jaka mogła zostać zrealizowana w kontekście problemów, jakie mamy obecnie i będziemy mieć prawdopodobnie w przyszłości, jeżeli chodzi o zagospodarowanie nadwyżki produkcyjnej kukurydzy. E10, czyli wdrożenie benzyny z udziałem do 10 w zamian za 5% dotychczasowe procent bioetanolu, powoduje, że no, mamy szansę na istotny wzrost zapotrzebowania na alkohol etylowy pochodzenia rolniczego na cele paliwowe, co oczywiście przełoży się na kukurydzę. Estymujemy to na 500, może nawet 600 tysięcy ton ziarna rocznie, więc perspektywy na pewno w tym zakresie są bardzo dobre. A jeżeli chodzi o zasiewy tegoroczne, czy są jakieś sygnały niepokojące, bo wielu rolników myślało o tym, żeby po tym krachu kukurydzianym na wiosnę jednak kukurydzy nie zasiać. Jak to finalnie się skończyło? Czy macie jakieś też szacunki, prognozy, czy ten areał kukurydzy może być mniejszy? Dowiemy się tak naprawdę dopiero po zakończeniu akcji przemawiania wniosków przez ARiMR. Będziemy znali, jaki jest areał kukurydzy w Polsce, ale teraz możemy coś powiedzieć na ten temat? Czy sytuacja jest taka, że jesteśmy po rekordowym sezonie, kiedy ta podaż wynikająca przede wszystkim z areału właśnie na ziarno była no, bardzo dobra i zgodnie z tymi szacunkami, które obserwujemy, tak, które widzimy, no to tutaj w tym obszarze raczej dużego regresu nie będzie, tym bardziej wzrasta rola biopaliw i możliwości wykorzystania ziarna przez gorzelnie rolnicze, także zakładamy, że no, te utrzymujące się już od kilku sezonów wysokie zbiory kukurydzy no, będą również przedmiotem działalności polskich rolników w tym i w kolejnych sezonach. I drugi temat, drugie zagadnienie, kwestia rzepaku i także jego zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o przerw w Polsce, możliwości. Mieliśmy rekordowy zeszły rok. Jaki może być ten rok, jeżeli chodzi o produkcję rzepaku i także możliwości przerobowe w Polsce tego, co jest z polskich pól zebrane? Poczekajmy na jakieś estymacje jeszcze najbliższe tygodnie, ponieważ no, nie jest to moment, w którym możemy powiedzieć dokładnie, czy przekroczymy, czy będziemy poniżej ubiegłorocznych rekordowych faktycznie zbiorów, prawie 3,7 miliona ton. Natomiast no, perspektywa również dla estrów z oleju rzepakowego jest bardzo dobra, w związku z tym no, nie przewidujemy tutaj spadku zapotrzebowania krajowego w związku z jakimiśkolwiek zawirowaniami na rynku biopaliwowym. Przyjęta przez Sejm pod koniec maja ustawa no, wręcz będzie powodować, że tutaj będzie rosło to zapotrzebowanie. Oczywiście no, kwestia tutaj cen, no to już jest bardziej szerokie zagadnienie, natomiast myślę, że perspektywa wolumenowa i to, żeby mieć no, tą spokojną głową, jeżeli chodzi o możliwość sprzedaży, tutaj no, ten rynek biopaliw faktycznie spełnia swoją funkcję. Właśnie, bo na kwestie rynkowe nie mam do końca wpływu i tu się wiele rzeczy dzieje, ale jeżeli chodzi o możliwości skupu, przerobu, tutaj szansa cały czas dla producentów rzepaku i kukurydzy jest. No, mamy bardzo nowoczesny przemysł olejarski, coraz większy przemysł etanolowy, nowoczesne instalacje, które mogą efektywnie przerabiać te surowce. I to pokazują dane Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju. My przerabiamy ponad już 3,4 miliona ton rocznie. To są niewielkie wzrosty, ale jednak zaliczamy progres, idąc w ślad za tą rodzimą podażą nasion. W przypadku kukurydzy, no tutaj myślę, że naprawdę rośniemy w siłę, jeżeli chodzi o etanol, więc no, za, można powiedzieć, rolnictwem podąża ten przemysł rolno-spożywczy, który również pracuje na cele wytwórcze biopaliw, więc no, tutaj to się fajnie, komplementarnie składa, w szczególności, że tak jak wspomniałem, no, legislacja, która została tutaj przeprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa, na pewno będzie wspierać tę branżę. Jeszcze tak na koniec, patrząc szerzej, wychodząc z Polski na rynek europejski, światowy, jakie są obecnie szanse i zagrożenia, jeżeli chodzi o produkcję rzepaku?
jeżeli chodzi o produkcję rzepaku, to ja myślę, że perspektywy generalnie dla rolnictwa europejskiego są dobre, bo mamy permanentne niedobory, jeżeli chodzi o oleiste na rynku europejskim. W związku z tym, no, może nie Polska, ale generalnie Europa musi się wspomagać importem. Oczywiście no, te zawirowania na rynkach biopaliwowych odbiły swoje piętno na tej opłacalności ekonomii całego łańcucha, bo to nie dotyczy tylko producentów, rolników, ale także przetwórców rzepaku i producentów biodiesla. Natomiast no, wygląda na to, że sytuacja zaczyna się pozytywnie uspokajać. Już umilkły jakieś głosy dotyczące ograniczania produkcji biopaliw w związku z jakimiś sytuacjami kryzysowymi. Raczej Europa wspomaga teraz rolnictwo, aby utrzymać tą opłacalność, więc no, tutaj tych argumentów przeciwko jest coraz mniej. Kwestia oczywiście tego, jak będzie wyglądał rynek paliw generalnie, natomiast tutaj też, jeżeli chodzi o naszą część Europy, na pewno możemy być w miarę spokojni, jeżeli chodzi o stabilne wykorzystanie paliw, więc no tutaj te perspektywy są dobre. Ja mówię specjalnie o tych biopaliwach w kontekście rzepaku, bo to jest 2/3 rynku rzepaku w Europie, nie możemy tego o tym zapominać, więc bez biopaliw, bez biodiesla nie da się tej produkcji w Polsce i w Europie utrzymać, a jak to jest ważne, no to też pokazuje to znaczenie rzepaku w zmianowaniu, w agrotechnice, również podaż pasz, także myślę, że wszystkim powinno na tym zależeć, żeby to się po prostu rolnikowi opłacało. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zachęcam do obejrzenia i przeczytania szerszej relacji z obu prelekcji pana Adama, który jest wkrótce na naszych łamach Top Agrar Polska oraz na topagrar.pl. Dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo.